Hej, witam, X-Grosz z tej strony, witam na kanale Krypto Kamikadze. Witam w mojej serii od 1/10 do 1 bitcoina. Jak widzicie, mam tutaj pozycję, na której jestem pod kreską. Czy to będzie mój drugi ruch już, drugi krok stratny w tej drodze do 1 bitcoina? Niedawno miałem, pamiętacie, może 2 odcinki temu mówiłem o tej pozycji, którą nagle mi zlikwidowało. Miałem shorta, postawionego shorta, jeżeli chodzi o właśnie o bitcoina i taka szpilka w dół zlikwidowała mi tego shorta, grubo powyżej 10 tysięcy, a dzisiaj zbyt wcześnie wygląda na to, wchodzę w longa. Więc o tym chciałem między innymi z Wami dzisiaj porozmawiać, ale zanim o tym porozmawiam, to przypomnę, że jestem na giełdzie Bybit i pod spodem, jeżeli widzicie link do giełdy Bybit i do giełdy BitMEX, i również do giełdy Binance, pod spodem mam link, ale Bybit i BitMEX, dla wszystkich początkujących Bybit byłby dla mnie, wydaje mi się, giełdą numer jeden, ponieważ jest po prostu przejrzysta i łatwiejsza w obsłudze niż BitMEX. A Binance ma jedną wadę, którą ciężko mi strawić, ma po prostu styka się z walutą fiat i w każdej chwili możemy mieć tam problem. Więc dlatego te dwie giełdy, Bybit i BitMEX, są moimi giełdami numer jeden, jeżeli chodzi o wybór na giełdy, na których traduję. Jak widzicie, w tym momencie jestem na Bybicie z Wami. Nie znaczy to, że nie traduję na BitMEXie. Na BitMEXie również traduję, ale są to, powiedzmy, ruchy i kwoty, którymi niespecjalnie mam ochotę dzielić się na YouTubie, więc pozostawiłem BitMEX z boku, ale jeżeli macie ochotę poznać BitMEX, to w playliście mam również serię od 1/10 do 1 bitcoina na BitMEXie. Tam możecie to sobie przeglądnąć. W tym momencie to samo próbuję powtórzyć na Bybicie, co najwyraźniej w tym momencie rzuca mi to dużo kłód pod nogi, ponieważ drugi raz już wchodzę w pozycję i znajduję się pod kreską i mam dylemat. Właśnie. I o tym dylemacie chciałem właśnie z Wami porozmawiać. Ale zanim jeszcze porozmawiamy o tym dylemacie, mam jeszcze jedną rzecz. Mam pytanie, które dostałem od jednego z członków naszej społeczności. A więc pytanie brzmi tak. Czy mógłbyś doradzić odnośnie XRP? Kupiłem sporą ilość po złoty 48 i w tej chwili trzymam i zastanawiam się, czy dokupić, czy cena wzrośnie, czy wstrzymać się. Co byś doradził? Otóż, jak wszyscy wiemy i wszyscy to powtarzamy, nie chcemy sobie doradzać, ale gdybym ja miał być na Twoim miejscu, to i to jest częste pytanie, dlatego się do tego odnoszę. Częste pytanie jest nawet ostatnio w Waszych wiadomościach pod filmem, w Waszych komentarzach znalazłem coś takiego, że mam 10 tysięcy, w co byście mi doradzili wrzucić? Posłuchajcie. Inwestowanie długoterminowo nie polega na tym, że bierzemy jakąś kwotę i wrzucamy ją jednorazowo. Inwestowanie długoterminowo i w ogóle inwestowanie polega na tym, że kumulujemy coś przez okres jakiegoś czasu. Pierwsza rzecz, poznajemy temat, tak jak wczoraj w filmie mówiłem, a więc polecam film wczorajszy, a następnie ze świadomą decyzją i świadomym ryzykiem kumulujemy to coś przez jakiś czas, i obserwujemy w tym samym momencie to, czy wszystko jest zgodne z naszymi założeniami. Bo gdyby to, ta nasza długoterminowa kumulacja okazała się błędna, możemy w pewnym momencie wyjść z mniejszą stratą lub nawet z małym zyskiem, po prostu monitorując swoje aktywa w to, co postanowiliśmy inwestować. Czyli nie inwestujemy jednorazowo, przynajmniej ja tak niespecjalnie robiłbym. I druga rzecz, monitorujemy to, wiemy dlaczego i na jaki długi termin weszliśmy w to coś. I jeżeli na przykład ja, patrząc na siebie, zaczynam moją kumulację XRP, to polega to już na tym, że zaczynając od ponad roku temu, próbuję budować sobie pewien portfel XRP, próbuję budować sobie pewien portfel Bitcoina, próbuję sobie budować pewien portfel Ethereum z pewnymi założeniami na następne kilka lat. W taki sposób to widzę. W momencie, gdy widzę, że rynek by się przegrzał, co sporo osób nie wykorzystało, między innymi ja nie wykorzystałem tego w 2017 roku, gdy rynek był absolutnie przegrzany, bo po prostu nie potrafiłem tego odczytać w odpowiedni sposób, nie miałem tego doświadczenia. I Bitcoin był powyżej 20 tysięcy,
Wszystkie alty były jakieś kosmiczne ceny. XRP było po 3 dolary. To gdyby rynek nagle przegrzał się w takim stopniu, i nawet możemy patrzeć na różnego rodzaju wykresy, na różnego rodzaju choćby nawet stack to flow modele wyrysowane. I gdy widzimy te przegrzanie się rynku, to wtedy powinniśmy zareagować i pozbyć się części pozycji, wyciągnąć swój wkład z pozycji. W ten sposób to widzę. I to oczywiście nie jest, że ja wam doradzam, co macie robić. To jest po prostu czyste moje takie rozumowanie, w jaki sposób ja bym to dzisiaj rozegrał. W jaki sposób nie rozegrałem tego, a w jaki sposób na podstawie doświadczenia myślę, żebym to dzisiaj rozegrał. Więc tak do tego podchodzę. Podobnie, patrząc na rynek tradingu. Jeżeli chodzi o trading, uważam to za narzędzie, które możemy w każdej chwili wyciągnąć z kieszeni. Nieważne, gdzie jesteśmy, nieważne, w jakim wieku jesteśmy, nieważne, gdzie na ziemi mieszkamy. Więc jeżeli wchodzę w świat tradingu i uczę się tego tradingu, to uczę się to dlatego, że będzie to pierwsza rzecz, jedna z umiejętności, którą będę już miał, doświadczenie, które już zyskam. Zapłacę za to pewnie, bo popełnię błędy tu i tam, po drodze uczenia się, ale gdy wykorzystam to w odpowiednim momencie i z odpowiednią mocą, to może to dać naprawdę bardzo duży skutek i bardzo duży profit. Więc w taki sposób podchodźcie do tematu. Nie myślcie o tym, że nagle w jeden dzień usiądę do komputera i jutro będę już traderem. Wiecie, że dzisiaj dowiedziałem się o krypto, jutro dowiedziałem się o tradowaniu, pojutrze już traduję, a pojutrze rzucam pracę. A pojutrze rozsyłam CV na nowo. Więc w taki sposób to absolutnie nie powinno działać, czyli rozsądnie, czyli zdroworozsądkowo podchodzimy do tematu, nieważne co to jest. Wracając do mojej pozycji. Bardzo ciekawy temat, ponieważ czy to będzie moja stratna pozycja i w jaki sposób powinienem się tutaj zachować. W okolicach 7300 mam cenę likwidacji, jeżeli chodzi o tą pozycję, a więc jeszcze sporo do ceny likwidacji jest, ale nie chciałbym znowu stracić połowę z moich zarobków, czyli w momencie, powiedzmy tutaj 8400, to już jestem w połowie drogi w połowie stratny bym. Z tego, co zarobiłem, połowę bym już stracił. Więc co zrobić z taką pozycją? Pamiętam moją pozycję na XRP. Na XRP wchodzę za 25 centów, XRP idzie w dół aż do 20-19 centów. Przeczekałem cały ten moment, zapłaciłem cały ten funding przez ten czas. Pozycja w końcu wyszła na plus. No i oczywiście już zniecierpliwiony tym minusem, wreszcie kiedy byłem na plus, patrzę, że funding tam był 200 XRP czy coś takiego, kiedy ten funding już został odrobiony, pozbywam się tej pozycji zbyt wcześnie. Okazuje się, że XRP wtedy idzie nawet do 30 centów. A więc jedną z rzeczy, którą widzę różnicę między rynkami tradycyjnymi a rynkami krypto, jest to, że ten rynek jest po prostu taki, że idzie w dół, idzie w górę, odbija. To nie jest tak jak z akcjami niektórymi na rynkach tradycyjnych, że po prostu jeżeli coś spadnie, to już amen w pacierzu. Tyle, że musimy pamiętać o tym, czym tradujemy. Czyli nie mówię tutaj o jakichś takich altach, które powinniśmy przetrzymywać przez wieczność, które po prostu spadły i umarły w butach i tam jest zero jakiegokolwiek ruchu i nadziei na to, że cokolwiek się wydarzy, ale mówię tutaj o tych głównych, topowych naszych krypto, które razem z rynkiem, razem z napływającym kapitałem w pewnym momencie odbijają się i znowu idą do góry, tak jak Bitcoin odbił się od tych 3500. I zawsze ten Bitcoin się odbijał i zawsze będzie się odbijał w moim mniemaniu, w moim przynajmniej wyobrażeniu. W tym momencie liczyłem na to, że grawitacja tego halvingu, który zbliża się, będzie większa, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina i to 9600 będzie taką ceną, od której odbijemy się już. Ale okazuje się, że nie. Wszystkie wykresy, czyli ta analiza techniczna, pracuje do momentu, kiedy przestaje pracować, więc to musimy sobie wybić z głowy. Ale podobnie może być w tym momencie, kiedy widzimy tutaj tak zwany tunel zjazdowy w dół,
ta analiza techniczna również może przestać pracować w momencie, kiedy nagle się odbijemy i zaczniemy iść znowu w górę. Więc to nie jest tak, że tą analizą techniczną możemy się podeprzeć i już być pewni tego, co się wydarzy. Ona pracuje do momentu, kiedy przestaje. Więc w moim mniemaniu główny trend jest w tym momencie ważniejszy. To, co się będzie działo, jest ważniejsze od tego krótkoterminowego trendu. A więc mam nadzieję, że nie dojdziemy do 7300. Mam nadzieję, że nie będę musiał dokupywać drugie tyle przy 8800. A jeżeli dokupię drugie tyle przy 8800 i ta cena obniży się znowu tutaj, w dół zejdzie, przypuśćmy do 9200, i jeżeli ta cena nadal będzie podążać w dół, to wtedy ta moja strata już będzie naprawdę dosyć mocna. Czyli okaże się, że całą drogę, którą wykonałem od stycznia, przez cały styczeń, poprzez cały luty, zostanie tutaj jakby zlikwidowana tą korektą, ponieważ obstawiłem tutaj zbyt optymistycznie, jeżeli chodzi o trend. No i po prostu zobaczymy. Dlatego, nieważne co robimy, nie powtarzamy czyichś ruchów. Wszystkie grupy sygnałowe, wszystkie jakieś guru z tradowania, pamiętajcie, nie mają szklanej kuli. Nie mają szklanej kuli. I o co chodzi tutaj? To jest tak jak z łowieniem ryb. Kupujesz wędkę, idziesz nad brzeg morza i zamiast łowić, kupujesz rybę i wracasz do domu. Owszem, raz ci się uda, drugi raz ci się uda. W momencie, kiedy nie możesz kupić, zaczynasz łowić i nagle wchłania ci ten twój cały sprzęt wędkarski, wędkę i koniec. Więc lepiej nauczyć się łowić, lepiej samemu doświadczyć czasami tego sztormu, niż polegać na kimś, że ktoś ci sprzeda tą rybę, a potem okaże się, że w momencie, kiedy musisz polegać na sobie, nie możesz tego zrobić. I to się pokrywa z tym, co mówiłem wczoraj i zawsze mówię, jeżeli chodzi o trading, jest to umiejętność, więc próbujemy tutaj nauczyć się pewnej umiejętności i próbujemy zrozumieć różnicę między rynkami tradycyjnymi a rynkami krypto i jak poruszać się w rynku krypto w taki sposób, aby wychodzić na tym na plus. Nawet jeżeli pewne pozycje nasze zamkniemy z minusem, liczy się długoterminowy wynik, a nie wynik z dnia na dzień. Więc wynik z dnia na dzień się, że tak powiem, mało jest znaczący w momencie, kiedy długoterminowy wynik jest tym wynikiem, o który powinniśmy się starać. Więc niespecjalnie mam tutaj w tym momencie jakby jeszcze zaplanowane, co zrobię z tą pozycją, pomimo tego, że jest na minusie. Czy powinienem jej się pozbyć w momencie, kiedy zacznie przebijać tą oto barierę 9000 i liczyć na to, że odkupię i postawię następnego longa niżej, czy po prostu odczekać? Oto jest pytanie. Co byście zrobili na moim miejscu? Albo inaczej, zobaczymy za parę dni, co się wydarzyło na rynku i raz jeszcze przeanalizujemy tą właśnie oto pozycję. To będzie bardzo ciekawe. Tak chyba zrobimy. Dzięki wielkie, jak zwykle, i jak zwykle do usłyszenia następnym razem.